Cześć wszystkim, Wojciech Nalepa z tej strony. Jadę dzisiaj do miejscowości Świślina. Wiem, że jest wam to ciężko wymówić, podobnie jak Szczebrzeszyn, ale jedziemy do Świśliny. Miejscowość o tej samej nazwie, co rzeka Świślina. Nad Świśliną, rzeka Świślina w miejscowości Świślina. Gmina Pawłów, powiat Starachowicki, województwo świętokrzyskie. Pięknie malowniczo położona miejscowość. Działka około 6000 metrów. W trakcie wydzielenia zapraszam na krótką przejażdżkę po województwie świętokrzyskim. Pokażę wam parę krajobrazów i tą działkę na sprzedaż. Jedziemy przez fantastyczny, kwitnący świeżą zielenią przełom rzeki Lubrzanki. Takie małe Bieszczady w Świętokrzyskim. Mamy tutaj dużo turystów, rowerzystów. I to jest najdłuższy zakręt w prawo w województwie świętokrzyskim. Wjeżdżamy w Ciekoty i cały czas w prawo. O no, roboty drogowe. Wahadełko. O, a tutaj przed nami jedzie naturalny chleb na prawdziwym zakwasie z Bodzentyna. Chleb bodzentyński. Jadłem, byłem w sklepie. Nie będę się politycznie wypowiadał. Fantastyczny chleb. Fajni ludzie, miła obsługa. Polecam. Politycznie to wy widzicie, co tu jest napisane. Mam nadzieję, że widzicie. Także kupujcie od miejscowego dostawcy. A że z miejscowości Świślina jest dość blisko do Bodzentyna, to polecam tą piekarnię z czystym sumieniem. W Świętej Katarzynie trzeba skręcić w lewo. Z lewej, z prawej, wolno. Jedziemy. Kierunek Starachowice. Droga wojewódzka 752. Miejscowość Święta Katarzyna pięknieje. Mamy tutaj ścieżkę rowerową. Nawet dwie, z lewej i z prawej. Jest chodnik, rów, asfalt nowy, świetnie oznakowane. Kolejny rowerzysta. Tu jest charakterystyczna kapliczka na zakręcie, taka łysogórska. Jesteśmy w środku Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Mam nadzieję, że wam się podoba. Bo mnie bardzo. Teraz, gdy jest największy przyrost drzew, bo dopiero potem zaczynają kwitnąć. Najpierw starają się drzewa piąć w górę, czyli puszczają końcówki. Stają się dłuższe, szersze i wyższe. Następną fazą rozwoju jest rozmnożenie się, czyli wypuszczenie nasion, owoców i innych. Szybki przejazd przez Bodzentyn. Bardzo szybki. Bodzentyn nie jest dużą miejscowością, ale ma dwa rynki. Dolny i górny. Czy tam mały i duży. Słuchajcie, standardowo to tam na końcu tej drogi na wprost skręcałem do Bronkowic. W Bronkowicach na sprzedaż została mi już tylko jedna działka 2,35 hektara za 176 tysięcy. Może jeszcze coś tam będzie, ale chyba już zgłosili się do mnie wszyscy, którzy chcieli sprzedać swoje nieruchomości, no i skutecznie im w tym pomogłem. Natomiast jedziemy tutaj o dalej w prawo do Tarczka. W Tarczku pojedziemy dalej na Szerzawy i dopiero w Szerzawach skręcimy do miejscowości Świślina. Świślina 2 km. Skręcamy w lewo. Stare domy odnowione, nowe powstają. Solary są, fotowoltaika jest. Tereny rolnicze mają się dobrze. A gmina Pawłów to tereny typowo rolnicze. Znane są z pasiaków świętokrzyskich, które wam dzisiaj pokażę. No dobrze, dojechaliśmy do miejscowości Świślina. Tu się na chwilę zatrzymam.
coś wam pokażę. Zobaczcie, jak tu ładnie. Siedzę w aucie, nie chciało mi się wyjść. Nie ma potrzeby, zobaczcie, jaki jest widok fantastyczny. Na Góry Świętokrzyskie. Na wprost macie góry te koło Bezentyna, czyli Psarską, Górę Miejską, Łysicę i cały Park Narodowy. A tam na końcu, niestety nie widać, jest klasztor na Świętym Krzyżu. I pamiętajcie, na tej krzyżówce koło Modrzewia, z lewej strony ciągnika, skręcamy w lewo. Do Świśliny Górnej. Zobaczcie, jaki mają elegancki murek. Zrobimy wam taką street view gogli, tylko to będzie street view by Nalepa. Bzy pachnące! Ekstra! Wiecie, jak pachnie bez? Ci z was, którzy mieli okazję wąchać bez, to wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, zapraszam do Świśliny Górnej. Piękniej pachnącego bzu nie znajdziecie. No to już wiem, dlaczego Świślina Górna nazywa się Górna. Nie bez powodu. O, kucyk u sąsiada. Ekstra. Dobrze, słuchajcie, jestem koło działki, więc teraz postaram się znaleźć dogodne miejsce do zaparkowania. Myślę, że to może będzie nawet i na samej działce. Tak, chyba tak zrobię. Troszkę dzisiaj wieje. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jeżeli chodzi o miejscowość Świślina Górna, czyli działkę około 6000 metrów z możliwością zabudowy, jest tutaj dostępny internet, który rozprowadza firma Nexera spółka z o.o. i jest to kabel światłowodowy. Czyli mamy internet ze światłowodu, jeżeli to kogoś interesuje oczywiście. Proszę bardzo, tu jesteśmy. Praktycznie naprzeciwko działki są bzy pachnące. Niestety na filmie wam tego nie mogę pokazać, jak one pachną. Patrzymy na front działki. Znajduje się przy drodze asfaltowej. Działka zaczyna się mniej więcej z tego miejsca. Tam jest wbity różowy palik przez geodetę i szerokość 20 około metrów do tamtego miejsca. O, tutaj jest palik kolejny różowy. 20,4 20 metrów, 40 kilka centymetrów szerokości działki. Jakie mamy media? No przed chwilą wam pokazywałem na tamtym słupie światłowód. Jest oczywiście linia energetyczna, czyli mamy prąd. Do tego jest gaz i wodociąg. Działka jest budowlana w części około 70 metrów od drogi asfaltowej, tej, w tamtym kierunku, w kierunku północnym. 70 metrów kończy się mniej więcej za budynkiem stodoły tej po sąsiedzku, o tej tutaj. Ta dolina, którą tam widzimy, tam gdzie działka schodzi w dół, jest to dolina rzeki Świśliny. A za tą górą i za tym lasem, tam daleko, w zasadzie niedaleko, bo jakieś 15 minut drogi stąd, jest miasto powiatowe Starachowice, słynące z produkcji polskiego samochodu takiego dostawczego ciężarowego Star Starachowice. Mają również strefę ekonomiczną i Starachowice się generalnie rozwijają, mają jeden z najniższych współczynników bezrobocia w Polsce, porównując do miast wojewódzkich. Także jest to fenomen dla województwa świętokrzyskiego i w Polsce. To się dowiedziałem od klientki z Zaostrowca, która kupiła mieszkanie za moim pośrednictwem w Kielcach. Ok, tak wygląda front działki. Przejdę się teraz z wami tam na dół, a potem zobaczymy ją z góry. Słuchajcie, widok z waszego domu, czyli
miejscu, o tutaj, tu będzie wasz dom prawdopodobnie stał, to widok z waszego domu, ponieważ będziemy wtedy na wysokości parteru, czyli w tym przypadku pierwszego piętra, to widok z waszego domu będzie mniej więcej taki, a uważam, że nawet lepszy. Zobaczcie. Jest to bardzo ważna rzecz. O, teraz jesteśmy w cieniu pod chmurą i słońce oświetla tamtą górę po drugiej stronie rzeki Świeśliny. Dlaczego jest to takie ważne? Ważne, bo będzie wam przyjemnie patrzeć z okien zawsze na otoczenie. A jeszcze jedna sprawa jest taka, że będziecie patrzeć ze słońcem, a nie pod słońce. Patrzenie pod słońce na taki widok generalnie niewiele daje pożytku, no bo nic nie widać. Patrzycie pod słońce i was oślepia. A jeżeli do tego jeszcze jest jakieś zamglenie, to już w ogóle. Tutaj widok jest odpowiedni, bo słońce jest za wami i patrzycie ze słońcem. Komu się podoba taki widok, łapka w górę. Taki jest widok z środka działki, z części już za stodołą u sąsiada, czyli z części niebudowlanej w kierunku części budowlanej. Pokażę wam teraz efekt działalności geodety. Tutaj jest słupek graniczny. Oho. Piesek się obudził u sąsiada, dał znać, że jest intruz. To dobrze. Od tego są psy. Okej. Taki widok będzie z części już rolnej w kierunku na góry. No tam patrzymy w kierunku na Świślinę, na Radkowice, Kolonia. Bardzo ładny widok, przyjemny. No i tam w kierunku na Radkowice, Kolonia, Radkowice, Świślina Dolna i za lasem są Starachowice. Na przedłużeniu tego słupka, no tam w linii prostej, no niestety na kamerze tego nie będzie widać na monitorze, ale o tam daleko, pod tą brzozą, jest kolejny słupek geodezyjny. I zaraz tam pójdę, pokażę wam, jak ta działka wygląda z tamtej perspektywy. Pamiętajcie, żeby zawsze obejrzeć całą działkę. Starajcie się nie deptać zasiewów, tylko iść ich z krajem. Dlaczego ważne jest obejrzenie całej działki? Ano dlatego, żebyście mieli pojęcie o tym, co kupujecie w całości, a nie tylko patrzenie z frontu na działkę. Trzeba zobaczyć od środka. Tutaj jest kolejny enty przykład na to, że zawsze są jakieś nieścisłości w przebiegu granic geodezyjnych, bo życie podpowiada, że przebieg granicy jest o tutaj, jak miedza, jak koniec zasiewu. I tu jest drugi sąsiad. Uciekaj, muszka. A okazuje się, że geodeta wytyczył granicę tutaj. Co ciekawe, druga granica znajduje się, z tego co widzę, tu gdzie widzicie na środku ekranu, już w miedzy, czyli tamta strona jest ok. Z tego tytułu generalnie większość ludzi nie robi problemu. Zwyczajnie w kolejnym roku zasiew będzie do granicy. I tyle. Idziemy dalej. Pamiętajcie, żeby zawsze wziąć sobie odpowiednie obuwie, dlatego że w momencie, gdy ziemia jest wilgotna, czy mokra, czy nawet sucha, szkoda butów miastowych do oglądania takiej działki. Zresztą jakikolwiek, nie ma znaczenia, czy tej, czy innej. Zwyczajnie jak wchodzicie w trawę, to się buty brudzą. Tu mamy kolejny słupek zabity przez geodetę, świeżo, pomalowany jaskrawym kolorem. Tutaj rosną zioła na miedzy i widzicie, że zaczyna się teren robić już bardziej ostry, ostro w dół. To jest działka aż tam za stodołę. Na końcu przewija się śmigło turbiny wiatrowej. W miejscowości Szerzawy jest bodajże 4 czy 5, chyba 5 turbin wiatrowych, które wam pokazywałem wcześniej. Na szczęście widać tylko końcówkę tego śmigła, która się chowa za górą, więc specjalnie to nie przeszkadza. Spadek w dół jest dość znaczny, jest to ponad 20 metrów według tego, co wyczytałem ze skanu mapy topograficznej. Widok na dole jest już troszkę inny. Teren schodzi mocno w dół. Tutaj jest ostatni słupek zabity przez geodetę. Czyli tutaj kończy się działka, której ofertę oglądasz, którą masz zamiar być może kupić.
daleko pod górę, domu już nie widać, tylko szczyt stodoły u sąsiada. A tutaj w dół, u sąsiadki, słuchajcie, no tego nie widać niestety na kamerze, na ekranie, ale jest w dół kilka metrów, taka jest skarpa. Ta skarpa jest również tam za tymi leszczynami, za tym klonem, czy może jesionem klonolistnym. Jest tu również kasztan rosnący, o ile się nie mylę, i inne drzewa. Dobrze wieje dzisiaj i spadek terenu naprawdę jest dość potężny. Przejdę teraz na drugą stronę, mniej więcej prostopadle. Takimi susami, co by nie zadeptać za bardzo. Okej. Tutaj jest kolejny słupek zabity przez geodetę, a nie widziałem go dlatego, że nie ma jaskrawego koloru. I też, jak widać, troszkę się granica życiowo przesunęła, bo odtąd dotąd jest około jakieś 80 cm, może metra. Jest to, słuchajcie, moi drodzy, normalna rzecz na gruntach rolnych. To po pierwsze. Po drugie, dokładność mierniczych teraz, a mierniczych 60 lat temu, była zgoła inna. Teraz mają GPS-y, kiedyś mieli sznurki i inne urządzenia. Słuchajcie, to ja wracam teraz do góry, do samochodu. Słuchajcie, zatrzymałem się mniej więcej po środku działki, po środku szerokości i po środku długości. Trochę się zmachałem, idąc tam z dołu, bo to jednak jest ponad 20 metrów przewyższenia aż do asfaltu, więc jeszcze trochę mi zostało. A 20 metrów to jest mniej więcej 6 piętro w wieżowcu. Okej. Liczymy po 3 metry na jedno piętro. No to 6 razy 3 to jest 18. Plus parter. Okej, taki jest mniej więcej widok. Teraz chmura przykryła tamto wzniesienie, a my jesteśmy w pełnym słońcu. Taki jest widok z tej działki i z tego miejsca mniej więcej widać cały teren, który macie zamiar kupić. Także jeżeli ktoś marzy o mieszkaniu na wsi, w pięknym krajobrazie rolniczym, w pięknych pejzażach, blisko zbiornika Wióry, bo jest niedaleko, naprawdę to jest dosłownie parę, może paręnaście kilometrów, w Górach Świętokrzyskich, około 2 godzin drogi od Warszawy na przykład, czy 40 minut od Kielc. Po pierwsze ma możliwość zabudowy, a po drugie ma część rolną, na której może uprawiać jakieś warzywa czy zioła, w zależności co komu bardziej leży i pasuje. Okej, tu jest kolejny słupek od strony zachodniej, z sąsiadem od zachodu. Także widać, jak granica przebiega. I jeszcze powiem wam o jednej ważnej rzeczy. Przez działkę z ukosa przebiega linia średniego napięcia, która nie ma większego wpływu na rzeczywistość, na możliwości budowlane, gdyż przebiega za linią zabudowy, więc nie ma to wpływu. Natomiast jeżeli będziecie do mnie dzwonić i mówić, że to promieniowanie i ta działka jest bez sensu, bo w ogóle, bo jest linia energetyczna i promieniuje, to zadaję wam jedno proste pytanie. Czy macie w telefonie, który używacie, włączony internet LTE? Albo czy w domu używacie Wi-Fi? Bo jeżeli tak, to prawdopodobnie to promieniowanie z LTE i z Wi-Fi szkodzi wam bardziej niż to promieniowanie z linii energetycznej, które jest oddalone od domu. Tyle w temacie, także tego, tak? Pokażę wam teraz tą działkę z góry.
zalewieje. Jeżeli więc jesteś zainteresowany zakupem tej oto działki budowlanej z częścią rolną, to serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Numer telefonu wyświetla się na ekranie. Cześć! W drodze.